Cześć mordeczki, z tej strony Kalu, witam was wszystkich bardzo serdecznie w nowej serii na moim kanale. Dokładnie tak, moi drodzy, gierka, na którą czekałem naprawdę, naprawdę długo. Dzisiaj specjalnie wstałem o 7 rano, pofatygowałem się do sklepu, żeby właśnie ją zakupić. Moi drodzy, Uncharted 4 na waszych ekranach, jesteśmy w menu głównym. Ja szczerze mówiąc nie grałem, kompletnie nie grałem, nawet nie odpalałem, dlatego tak mega się ekscytuję. Jest godzina 11, odcinek jest o 16, tego samego dnia nagrywam, pierwszy raz w ogóle coś takiego robię. Ale bez zbędnego gadania, moi drodzy, to będzie seria. Gierka jest naprawdę bardzo przygodowa, fabularna i ogląda się ją jak film. Tak więc, nie będzie to seria montowana, nie będzie dużo cięć, będą dłuższe odcinki, żebyście mogli się wczuć w klimat, jak będą takie scenki jakieś takie, wiecie, filmowe, to ja będę po prostu znikał z ekranu, żeby wam nie przeszkadzać, żebyście również poczuli niesamowity klimat, jak jest w tej grze. Myślę, że spodoba wam się ona naprawdę, a jeśli wam się spodoba, koniecznie zostawcie łapeczkę w górę i napiszcie komentarz, co sądzicie, szczególnie napiszcie komentarz, będę liczył i będę czytał wszystkie, tak więc jeśli masz jakieś pytanie albo po prostu chcesz napisać, co sądzisz o tej grze, to koniecznie to zrób. Moi drodzy, przygoda, rozpoczynamy. Na poziomie może umiarkowanym, tak, nie będzie to jakiś mega trudny poziom, ale ma być ciekawie i ma być fun przede wszystkim, a nie żebyśmy się tutaj stresowali z tym wszystkim. Dobra, tak więc ruszam, Boże, jak się stresuję, naprawdę, moi drodzy. Zaczynamy historię, oczywiście zapisujemy sobie. Jestem człowiekiem fortuny, co swą fortunę odnajdzie. O mój Boże, robi się ciekawie. Brata! Zaraz nas to boją! Tak, wiem, wiem! No to przejdź! Sam szybciej już nie popłyniemy! Zalarmuj to! O, dobra, mogę grać, tak więc klikam gaz R2. Płyniemy w stronę wyspy, ale gazuje teraz, co tu się dzieje? R kamera, dobra, możemy się odwracać. O kurde, ale mam głośno grę, nie wiem czy coś słyszycie. R3 to jest wyzeruj pozycję kamery, czyli wracamy do tej początkowej. No dobra, no dobra. Wow. Dobra. Tutaj atakują nas jacyś wrogowie, wow! Widzieliście co zrobiliśmy teraz? O kurde, to niezłe to było, szczerze mówiąc. Ja, co tu się dzieje w ogóle? Mam tak głośno grę, że ja muszę chyba jedną słuchawkę sobie ściągnąć, ponieważ no zaraz to muszę uregulować wszystko, bo nic nie słyszę teraz, aktualnie. Płyniemy w stronę wyspy, jesteśmy już coraz bliżej, atakują nas jacyś wrogowie. Wow, wow, wow! Co tu się dzieje? Patrzcie, zaatakowała nas jakaś duża łódź. Kurde, tych wrogów jest tutaj naprawdę dużo, nie wiem czy my damy radę. Nie daj się wyprzedzić? No jak, stary, mam się nie dać wyprzedzić, jak to nie jest takie proste? Tutaj jest 15 łódek nas goni, mordo. Wow, prawie dostaliśmy teraz, patrzcie. Jakimiś flarami tutaj strzela. Pierwsza śmierć w pierwszej misji? No nie jest źle. Wybaczcie moje takie skupienie teraz, mordki, ale naprawdę, tak jak mówię, to będzie seria, w której będę miał takie przyzwolenie na coś takiego. Po prostu się skupić na grze, żeby nie dostać i... Tak miało być! O kurde, ja myślałem, że znowu przegrałem! O shit! Przytrzymaj, żeby zanurkować. Wow, 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 uważaj na silniki, stary! Wow, Nathan, co tu się stało? Prawie zginąłeś, mordo. Dobra, wypłynąć teraz musimy. Przytrzymaj X, aha, okej, okay, przytrzymaj X. Ja naciskam jak GTA, dobra, jest, come on. Nic mi nie jest, no to świetnie, wskakuj stary szybko na łódkę. Co, silnik się zepsuł, patrzcie. Dobra, tym się chowamy za osłoną. Okej, okay, L2. No i zaczyna się jadka, moi drodzy!
Lol, nie ma asystenta, ciężko tu się strzela, to nie jest takie proste. Dobra, ten zginął. Wow! Ale żywił, dobra, mamy to. Teraz z drugiej strony, czy są tu jakieś łódki z drugiej strony, czy tylko z jednej mieliśmy? Gdzie kolejni, mordo? Powiedziałeś kolejni, dobra, jest. Przeładować, reload. Dobra, ten leży. Wow, ale banie zerwał. Dobra. Świetnie. O, teraz mam, dobra, mam już prowadzić, okej, silnik naprawiony. Płyniemy prosto na wyspę, tu jest wyspa, dobra. Tak więc chyba w dobre miejsce. Lecimy, o nie, skały. Teraz manewry między skałami, mimi. Wow, odbiłem się, ale dobra. Wow, patrzcie jak tych tutaj z prawej rozwaliło. Dobra, tych skautów już nie ma ich tak często, jak były przed chwilą. Odej! Dobra. Ale pogoda w ogóle, patrzcie, sztorm. Po mojej... Nathan? Nathan. Co ja mam z tobą zrobić? Pewnie masz tak samo dość mojego gadania, jak i ja. Zostałeś tu ze mną, zamiast jechać na wycieczkę z pozostałymi dziećmi. Mam to gdzieś. Tak, i w tym tkwi cały problem. Dlaczego wyłącznie ja dostaję karę? Bo to ty zacząłeś bójkę. Nie chciał mi oddać książek. Kazałam ci je zostawić w pokoju. Sam jesteś sobie winien. Nie miał prawa mi ich wyrywać. A ty nie miałeś prawa podnosić na niego ręki. Nie chodziło tylko o to. A o co? O nic. Powiem na spowiedzi. Pomimo moich starań, widzę, że bardzo chcesz podążać tą samą ścieżką, co twój brat. Marnujesz się. Sam! Okej, rozdział pierwszy, zew przyrody. Przygody, Boże, sorry mordy. Przygody, okej, wychyl drążek do przodu, naciśnij X, żeby przeskoczyć. Jesteśmy młodym Nathanem, taka troszeczkę retrospekcja tutaj nam się zaczęła. Bardzo ciekawie, musimy dostać się chyba do naszego brata. Z tego co widzę... Wow! Ślisko. No ślisko, ślisko mordo. Ło, nie będzie to takie proste. Z tego co widzę, Nathan był sierotą, tak? U jakiejś sióstry się wychowywał. No spoczko. Kurde, patrzcie jakie teraz, jaki jest zwinny młody. Teraz co my mamy zrobić? Halo, halo? Aha, wskoczyć, no dobra. I przeszliśmy. Czy tutaj w tą stronę mamy? Nie, tutaj są jakieś kraty, więc chyba w drugą. Hyp. Wow, ale świetnie to wygląda. Przejdź w opcję pomoc kamery, żeby włączyć lub wyłączyć pomoc kamery. Nie, nie potrzeba mi, wszystko jest okej. Oha, oko, teraz przechodzimy tutaj. No po cichutku, stary, bo cię siostra tutaj zaraz zawoła i będzie problem. Będziesz musiał wracać do łóżka. Ty jakiś rozbójnik jesteś, taki młody trochę. Dobra, nie tutaj, tutaj, okej, zaczyna się fajnie, zaczyna się taką retrospekcją. Nie spodziewałem się tego, szczerze mówiąc. No ale dobra. Ej, cicho. O nie, siostra. Właśnie takim chłopcom jak on. Przez niego zaniedbuje kilkunastu innych podopiecznych. Ale co ja mam zrobić? Zna ksiądz moje zdanie. Jeszcze nie postawiłem na nim krzyżyka. Musisz stawić temu czoło. Słuchaj, porozmawiam z nim rano. Dobrze? Ksiądz będzie rozmawiał ze mną rano. No ja sprawiam...
Sprawiam niemałe problemy z tego co widzę. Tutaj Nathan sprawia niemałe problemy. Siostro, nie w tą stronę, siostro! O Boże, dobra. Dobra. Teraz chyba musimy iść za nią. Ale blisko było. Spójrz, L3, L3. No muszę się dostać do okna, tylko pytanie jak to zrobić, jak tu siostra będzie, co teraz? No dalej. Z drogi, siostro. Z drogi, siostro. Siostra co? Odpaliła? Odpaliła szluga, patrzcie na ją. Gdy jest bezpiecznie, L, by wykonać przewrót. Okej, jest bezpiecznie. Wow! Prawie nas zobaczyła. Siostro Katrin? O nie. Ach, tu siostra jest. Znowu zapomniałem kluczy. Otworzy siostra bramę? Już idę. No ej, jak ja mam to przerzucić teraz? Halo! O, dobra. Dobra, jestem przy oknie, Boże, ale miałem z tym problem. Ciśnij, aby zaskoczyć. Jezus, młody Nathan, co ty? No idę, stary, ale to nie jest takie proste, poczekaj. Dobra. Co dalej, co dalej? Mamy przeskoczyć! Okej, udało się. Ale to jest świetne, naprawdę, ta gierka tak wygląda ślicznie, że to się w głowie nie mieści. Patrzcie, jak mu się marszczy w ogóle pod koszulek, jak on próbuje skakać, to jest niesamowite. Naprawdę świetna robota Naughty Dog, bo gierka jest fajna. Wow! Dobrze, że tutaj miał skoczyć. Młody, uważaj, stary. Młody, uważaj, stary. Dobra, mamy to, mamy to. Sam? Sam, gdzie jesteś, mordo? Co jest, bracie? Orientuj się! Daj spokój. Miło cię widzieć, braciszku. Co to jest? Naprawdę znowu? Nieważne. Kazałem ci unikać kłopotów. Ale on nas obrażał. No i? Mówił, że ojciec nas olał, a nasza matka smaży się w piekle. Nathan, Nathan, zrozum, on po prostu chciał cię wnerwić, okej? Okay? Olewaj takie zaczepki. I kto to mówi? Rób to, co mówię, a nie to, co robię. Masz. Przeziębisz się. A tak w ogóle to co tu robisz? Jak zakonnice cię złapią, wezwą gliny. Mam coś dla ciebie. Nie chciałem czekać do świąt. Co? Jest na zewnątrz. Miałem unikać kłopotów. No to zrobimy wyjątek. Mamy unikać kłopotów? A jednak coś się będzie działo. Dalej. Ale muzyczka się fajna zrobiła teraz. Ogólnie chciałbym jeszcze nadmienić, że tytuł pewnie troszeczkę was zmylił, mordy. Bo tytuł jest nowe GTA. Natomiast gierka w późniejszej fazie naprawdę będzie przypominać GTA. Uwierzcie mi, że jest tyle elementów właśnie takich sandboxowych, że gierka naprawdę może rywalizować z GTA. Oczywiście, no wiadomo, że to jest zupełnie inny klimat. Aczkolwiek jest dużo podobnych rzeczy. Zresztą zobaczycie dalej, jak ta seria się będzie rozwijać. Oczywiście, jeśli będziecie zostawiać dużo łapek w górę, to będą częściej odcinki. Piękny skok. Fenomenalny skok. Dobra. I szli w podachu. Lol, możemy skręcać na dachu nawet. Ale świetna zabawa. Elementy parkouru w tym odcinku będą. Okej. Nie podłożyłeś. Podłożyłem, ale... A przynajmniej tak myślałem, ale... To i tak nieważne. Pójdziemy górą. Górą? Chodź ze mną. Patrz. Jak to górą? I rzuć się. Wow. A teraz... Na górę. Robiłeś... Okej, okay, X. I wspinaczka. L1. Przytrzymaj L1. Dobra. Trzymam i daję drążek do góry i udaje nam się wspinać. O kurde, świetne. A teraz musimy przejść tutaj, on też tak musiał przejść? Nawet nie zwróciłem uwagi, czy on tak zrobił. A co tam u ciebie? Głównie praca. A co z tamtą dziewczyną? Którą? Krystal? A, różnie bywa. Znów się rozstaliśmy. Nasz brat znów się rozstał dziewczyną. O nie, mój komputerze, zamknij się!
Zamknij się. Ty tu jesteś niepotrzebny, tylko rejestrujesz dźwięk. Gówniaku. O Jezus. O, znowu szlif, zamknij się kompie, Boże, znowu mi komputer przeszkadza. Czajcie bazę, nawet nagrywając PS4 musi wtrącić swoje kuźwa dwa zdania. Jak to zrobiłeś, stary? Wow, wow, Nathan? Dasz radę. Dasz radę, mordo. Kompie, mordo, zamknij się. I... Dawaj. Jezus. Widzisz? Prosizna. To pikuś. Trzymaj się blisko. Jo. Troszeczkę wysoko jesteśmy. Ej, ten brat naprawdę super, wierzy, tak? W nasze możliwości. Ekstra. Chodź tędy. Młody mówi ekstra, nie? Fajnie mieć takiego starszego brata. Takiego właśnie hardcora. Patrzcie, jakieś rusztowania tutaj są. Dotrzyj L i przykucnij, okej. Okej. Świetnie. Pompie, morda. Teraz musimy skoczyć tutaj. Patrzcie, jak w ogóle fajnie miasto wygląda. Wow, 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 spokojnie, bo się łamią tutaj rzeczy. Jo, to było dobre. Nie wiem, trochę z Assassin's Creed'em mi się to kojarzy. No zresztą Uncharted zawsze taki był. Gotowy, Tarzanie, dawaj, stary. O, ja mam się trzymać ciebie. Do dzieła. A, ja pierwszy, okej. Aha, muszę się rozbujać i gdzie wskoczyć? Strzelam, że tam, na tamten budynek, ale dobra, uwaga. O Boże, Nathan! O Boże, Nathan! Aha, chyba tam po prostu musimy. Chociaż, spróbujmy na prosto. I... Jump! Nie wiem, czy dobrze to zrobiliśmy. Tak, chyba tak, bo nasz brat również przeskoczył. Wow! Udało ci się? Co, on wyjdzie czy nie wyjdzie w końcu? Dobra, wyjdzie. Udało mu się. I gdzie teraz? Prowadź. Jaki skok zrobił. Kurde, ale to jest niebezpieczne. Naprawdę, ta siostra to by nas zamordowała normalnie, jakby zobaczyła, co my robimy w tym momencie. Wow. Ale to przez brata, no kurde, co to się stanęło? Właśnie. Pójdź naokoło, czy ciebie nie powaliło? Patrzcie, bardzo troskliwy brat, mówi... Nie doskoczę, mówi Nathan, a on mówi, to pójdź naokoło. Ciul, że kurde wisisz 15 metrów nad ziemią, czy 20. I łamią się deski, po których wychodzisz. Nie, no sponio. Dobra, jesteśmy. Ładny widok, co? No ładny. Ładny widok. Tym przyspieszam chyba. Byłeś tu już kiedyś? Nie, tym skaczę. Na tym dachu? Okay. Nie, ale wiesz dokąd iść, tak? A, mniej więcej. Okay. Zostań tu i obserwuj, nie. Wow! I my mamy zrobić coś podobnego? No chyba nie. Dobra. Jadę. X! Trzymam cię! Jaki fart. To było niezłe. Już się martwiłem, że spadł. Udało się. Tak. No jasne. Udało się. Czy ja mogę zapisać w tym miejscu grę? Okej, mordki, jeśli mogę zapisać w tym miejscu grę, to zapisuję. To był pierwszy odcinek Uncharted. Mam nadzieję, że zostaniecie ze mną, zostawicie łapkę w górę, zostawicie komentarz i napiszecie, czy chcecie tę grę dalej. Ta gra naprawdę będzie niesamowita i będzie, uwierzcie mi, sztos seria. Jeśli oczywiście wy ją polubicie, to jeszcze bardziej będzie mi się chciało ją nagrywać. Natomiast co, ja wam serdecznie dziękuję za oglądanie. Do następnego odcinka już za kilka dni. Myślę, że za 2-3 dni wrzucimy kolejny odcinek. Tak więc trzymajcie się, mordki, i pa, pa.